czwarte zawody Norda Cup. Nie byłem tylko na pierwszych, macie wszystko oczywiście na naszym kanale Władek TV, czyli drugie, trzecie, no i czwarte zawody. Zaczynamy! Stawiacie w wydatkówce, z tego co wiem, są wszyscy, mamy zawodników 86, 25 drużyn, pozostała osoby startują tylko indywidualnie. Wędkujemy od godziny 17 do 23, od 23 wędki z wody. Łowimy jakie ryby, ogólnie tam jest też wypisane, dorsz, szczupak, sandak, serta, makrela, płoć, skarpia, inaczej turbot, nagła, leszcz, jaś, węgorz, gładzica, stornia, zimnica. Wszystkie płaskie mają 25, żeby nie było dyskusji, czy flądra ma 23, czy czosnkowa, czy nie flądra. Wszystkie płaskie mają 25, za wyjątkiem turbota i nagłów, które ma 30. Pstrąg, tęczak, bez limitu, bez wymiaru. Berona bez wymiaru. Okres ochronny, łosoś i troś, tego nie bierzemy. Ogólnie każdy wie, jak się punktuje. Ryba 10 punktów za każdy rozpoczęty następny centymetr, za każdą rybę 1 punkt. Na przykład ryba ma 35 i 1 mm, gościu dostaje 36 punktów. Jak ryba ma 35 cm, to gościu dostaje 35 punktów. Panowie i panie, sprawdzajcie dokładnie przy miarze, ile sędzia wpisuje 2 mm po całym centymetrze, bo to się też liczy. Przy tej samej ilości punktów wygrywa mniejsza ilość złożonych ryb. Tak jest w regulaminie PZW. Ryba! No jest! Gdzie? Ale w wodzie. Młody złapał 42. Ale to jest ma lepsze 41. Flonderkę, no ten, to co tu idzie. Iść tam go kurczę filmuj. Zaraz idziemy, no. No. Bo jakie, taka ryba. Się nam w kadr nie mieści. Kawał flundry. No ty, flundra większa od ciebie prawie. A okuje. I na co wzięła? Na śledzia. Wow! I co, na niemieckie robaki? Jak najbardziej. Kurde, no. Jak zwykle. Pierwszy październik, pogoda, tak jak widzicie, dopisuje, nie pada deszcz, kołownie przedstawiciel koła 68 w Pucku, Jacek. Jacku, powiedz trzy słowa o tych zawodach, bo jesteśmy na Norda. No tak, jesteśmy na Norda Cup, jest to już czwarta edycja zawodów. W tym roku mamy prawie 90 osób zawodników. Sponsorzy jak zwykle tradycyjnie dopisali, zresztą chyba mam nadzieję, że tutaj widać sponsorów. No coś widać. Zawsze nas wspomaga samorządy, a szczególnie gmina Krakowa, no już od lat wspomaga nasze tutaj działania w organizacji tych zawodów. No, oceniając, co roku mamy coraz więcej uczestników, coraz bardziej te zawody są znane wśród świadka surfcastingowców, nie tylko w Polsce, ale już poza granicą kraju. Także no są to największe zawody na wybrzeżu organizowane przez koło klub znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej. No w poprzednich zawodach tam było około 100 ludzi, 90 parę, nie? W tych mamy chyba ciutka mniej. No tak, jeszcze parę osób mniej. W tamtym roku chyba było 96 osób, w tym roku mamy 88 osób.
Czyli tak, jest naprawdę bardzo dużo. Słuchaj, jesteśmy w Dębkach. Ta plaża w Dębkach różni się coś od tej plaży w Karwi, bo poprzednie były w Karwi. No myślę, że na pewno jakieś tam różnice dna są, no, ale może jest jedno, ryba jest jedna, myślę, że będzie dobrze. Mamy no, taką, a nie inną datę, 1 października. Jakie ryby można tutaj w tych Dębkach haczyć? No troszeczkę data jest taka jakby trochę wcześniejsza. Zapewne ona jest powiązana z licznymi imprezami późniejszymi. Za 2 tygodnie mamy Mistrzostwa Polski, więc trzeba było kalendarz tych imprez surfcastingowych poukładać, tym bardziej, że w tym roku, jak wiemy, było ich bardzo dużo. No, woda jeszcze jest taka ciepława, czyli z dorszem, no, będzie ciężko. Nie? Natomiast flądra, będę optymistą. Poprzednim razem, jak byliśmy w Dębkach, to zresztą macie na Władek TV, drugi KLS, burza była i no, jednemu koledze piorun strzelił w wędzisko, więc było naprawdę grubo. Jacku, jeżeli burza nas zastanie na plaży, no, na takim otwartej przestrzeni, to chyba tylko zwijać sprzęt, co? No na pewno zdecydowanie i przede wszystkim na pewno organizator to ogłosi, jeżeli będą ciężkie warunki atmosferyczne, szczególnie burza, pioruny, to na pewno przerwie zawody ze względu na bezpieczeństwo zawodników. To z tego względu, że w większości mamy wędki węglowe, nowoczesne, no, które te ładunki elektryczne ściągają. Nordę od samego początku organizuje koło 68 w Spucka. Henio chyba jest w zarządzie, co? Tak. No, Henio Hebel jest prezesem naszego koła i tutaj są w sumie wielkie podziękowania dla niego za charyzmę, za wziętość, także jak i dla całego zarządu. No. Także dla Mariusza Bizewskiego, który formalnie nie jest członkiem zarządu, ale naprawdę wkłada serce w organizowanie tej imprezy. Bo też u nas w klubie Władek Team też to widzimy, że no, klub może być duży, ale jak nie ma tam powiedzmy 10 osób, które się mocno angażują w ten klub, to ten klub troszeczkę no, kuleje. No, u nas akurat nie ma tej sytuacji, ale no, to jest taka tendencja w tych klubach w PZW, że no, mają wielu członków, a tych decyzyjnych osób, czy tych, którzy przychodzą na walne zebrania jest niewiele, ale w Puskim klubie chyba nie ma tego problemu, co? Na szczęście nie. Koło Pusk ma oprócz bardzo prężnego zarządu, ma także wielu, wielu członków zaangażowanych spośród pośrednio, bezpośrednio w organizację wielu, wielu imprez. Nasze koło organizuje w roku około 30 imprez na różnym poziomie. No, dużo też dla młodzieży organizuje, z tego co widzę, bo widzę na Facebooku, że prężnie też działają, także no dużo tego jest. Tak, no przede wszystkim standardem jest nasz wędkarski Dzień Dziecka, zawsze organizowany tradycyjnie w okolicach 1 czerwca oraz są organizowane zawsze 2 festyny ekologiczne, jeden w Żucewie, drugi jest nad Jeziorem Dobrym, gdzie są środki, uzyskujemy także z samorządów danych gmin lub ze starostwa puskiego. Takie coś, zobaczcie, udało mi się złowić. Normalnie zestaw do zaczepienia. Ze świeżutkim robakiem, także musi być od kogoś od nas. Z prawej bądź z lewej strony. Słuchajcie, drugi komplecik. Też z tym zaczepem, to albo taka sugestia, że te zaczepy są do bani, albo nie wiem co, ale drugi taki komplecik jest. Jest też ten robak niemiecki, też w miarę świeży. No nie wiem, próbowałem dojść do tego, kto to gubi, ale... Ktoś gubi. Dzięki. 0,5. Następny. Ktoś kartkę swoją zostawił. Tutaj podpisać. Od pani Izabeli ona została. Pani podpisze, tak? Proszę podpisać. Nazwisko, imię, pseudonim, karta. I tabliczkę jeszcze. Yeah.
zamczyłem rec. Okej. Kończymy czwartą edycję Norda Cup 2016 i ogłaszamy wyniki. Szóste miejsce zdają Krystian Śliwiński. Ode mnie dyplomik od sponsora. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobrze. Piąte miejsce Piotr Chrycyk. Tego to brakowało. Piotr, pokaż. Czwarte miejsce Wojciech Duda. I dla czwarte miejsce też. Prezydenci, gratulujemy. Uważaj, żeby nie spadł. Nie spadnie, nie ma. Trzecie miejsce Izabela Wejman. Drugie miejsce Robert Wejman. Gratuluję. Gratuluję bardzo. No i pierwsze miejsce Maciej Kucharski. Władek Ty. Gratuluję. Gratulacje. To jest Kuchar przewodnik, który Tobie wręczamy. Ale niestety do zwrotu. Rezydenta Q6 firmy Unik. Dziękuję. Trzecie miejsce zajęła drużyna Grauwer Polska. W składzie Robert Stańczak, zapraszamy, Izabela Wejman i Robert Wejman. Drugie miejsce drużyna Tubylcy w składzie. Marcin Kuk, Mariusz Bidecki, Artur Miłosz. Proszę nagrodę. Oraz pierwsze miejsce drużyna Skarb w składzie. Roman Joras, Paweł Przewrocki i Michał Abramczuk. Proszę bardzo. Abramczuk. Belony też. Przewrocki, Jaros. Joras. A dobry plan jest. Proszę bardzo. Wyjdź za tego poproszę. I klasyfikacja na dłuższa ryba. Pierwsze miejsce Włodzimierz Staniszewski. Brawo! Lesz 37,9. A kto? Panie Krzysztof, masz tu rybę złapał, no? Chyba mieć odejść. Władziu? Dziękuję, zaraz.